Ten oto film zawiera nieco wulgaryzmów, dziwne poczucie humoru i 100% własnych poglądów. Weź pod uwagę, że każdy ma prawo do własnego zdania i niekoniecznie widzi coś z tej samej perspektywy co ty. Oglądasz ten film na własne ryzyko. Czuj się ostrzeżony. Witam was, z tej strony ja, Zgot, a oto pogadajmy o... Jest to filmik, pogadajmy o grach typu MOBA. I miałem taki pomysł, żeby nagrać mecze z czterech gier. Infinite Crisis, ten właśnie, który oglądacie, Doty 2, z League of Legends, nagrałem tylko filmik z meczu z League of Legends, nagrałem tylko na potrzeby właśnie całokształtu, pogadajmy o grach typu MOBA, i ze Smite'a meczek nagrałem. Jednak zrozumiałem, że to będzie za długi filmik, nie rozgadam się na półtorej godziny o grach typu MOBA, niestety. Ale naprawdę chciałbym poruszyć ten temat, ponieważ gry typu MOBA, multiplayer online battle arena, stają się coraz bardziej popularne i chciałbym po prostu z wami na ten temat porozmawiać, bo zagrałem w nie jedną grę typu MOBA, chociaż nie jestem tak ogromnym fanem tego typu gier, to naprawdę niektóre są warte uwagi, niektóre są naprawdę przyjemniejsze od innych, tak? Moją ulubioną, od razu na wstępie powiem, jest właśnie ta, którą widzicie, Dota 2. Właśnie dlatego chciałem ją wam pokazać. Jest to mecz, który zagrałem Doomem i bardzo dobrze mi on poszedł, będzie miłe dla oka. No i właśnie tematycznie chciałem tak w tle, żeby była gra typu MOBA, podczas gdy będę opowiadać o grach typu MOBA. Chciałbym zacząć nie od Doty 2, jednak od Infinite Crisis. Infinite Crisis jest to gra typu MOBA, można powiedzieć, traktująca o bohaterach i super złoczyńcach ze świata DC, DC Universe, tak? Czyli Superman, Batman, Joker, Lex Luthor i tak dalej, prawda? Tutaj wymieniłem najsławniejszych. Już ona została, ona jest jako gra, która została zakończona, już została wydana tak naprawdę, oczywiście jest darmowa, więc nie trzeba za nią płacić, ale szczerze mówiąc, ja zostałem zaproszony, kiedy jeszcze była zamknięta beta. Do zamkniętej bety zostałem zaproszony i zacząłem w nią grać i byłem po prostu w niebo wzięty, ponieważ wiedziałem, że jest to jedynie beta, że będzie na pewno o wiele więcej, znaczy będzie progres, tak? Że na pewno twórcy zrobią o wiele więcej, żeby ulepszyć tę grę, prawda? Jednak ta gra już wyszła. I szczerze wam powiem, że ja tego progresu, że tak się wyrażę znów, nie widzę. Nie widzę tego postępu. O, postęp, piękne słowo. Nie widzę tego postępu w tej grze tak naprawdę. I szczerze mówiąc, strasznie mnie na początku urzekł mnie pomysł, żeby dać w grze MOBA postacie superbohaterów właśnie. To szczególnie DC Universe. Jestem większym fanem Marvela tak naprawdę, ale DC Universe również uwielbiam. I muszę powiedzieć, że twórcy trochę nie idą w gusta tego, co dają w tej grze. Bo rozumiem, że dali Supermana, rozumiem, że dali Batmana, rozumiem, że dali Robina, rozumiem, że dali Jokera, prawda? Ale dali Blue Beetle, czyli niebieskiego żuka, nie wiem czemu. Supergirl też okej, okay, ale parę postaci. Fajnie wymyślone też jest, że są parę innych uniwersów właśnie DC Universe. Na przykład właśnie ze świata, w którym była najprawdopodobniej spuszczona bomba nuklearna, prawda? To też jest bardzo fajne. Ze świata koszmarów również są te postacie. Nightmare Batman jest świetnie zrobiony jako wampiryczna postać, po prostu nietoperza człowieka, bardzo fajnie zrobiona postać. Jednak jest to trochę głupie z tej perspektywy, że oni dają ciągle te same postacie w innych... te same postacie dają zrobione trochę inaczej, bo mamy trzech Batmanów, mamy... trzech Supermanów już mają, bo jest też Mecha Superman. Kiedy mogą dać tak dużo innych postaci. Ja na przykład ostatnio nagrałem sobie tę grę, bo zobaczyłem, że jest Atrocitus, czyli główna postać nosząca czerwony pierścień. Zdaje się, że gniewu, tak? Of anger, wrath, tak? Naprawdę lubię tę postać i fajnie ją zrobili jako tanka w tej grze. Ale jak dali Atomic Jokera,
dali Nightmare Robina, oni... I teraz ma wyjść jakaś Stargirl, czyli coś takiego. Powiem wam, że... nie wiem. Po pierwsze, system nagradzania w Infinite Crisis jest kiepski. A zaraz kliknę wam statystyki zabójstw zgonów. System nagradzania jest dość kiepski, ponieważ... Znaczy, teraz go ulepszyli, dodając achievementy i system pierwszego zwycięstwa dnia, który daje 250 darmowej waluty w grze, bo oczywiście w każdej mobie można płacić realnymi pieniędzmi za coś. Właśnie tam za, można również zapłacić, żeby mieć płatną walutę, jak ja to nazywam, w grze, żeby kupić sobie inne postacie, tak? A tak to trzeba czekać, żeby... I wygrywając mecze, należy zdobywać walutę, żeby kupować nowych bohaterów. Jednak system nagradzania w Infinite Crisis nie dość, że jest słaby, ponieważ 250 meritu, bo tak się nazywa tam ta waluta darmowa, to jest bardzo mało, jeżeli bohater kosztuje 6500, coś takiego, a nowy bohater zupełnie kosztuje około 8000. I to achievementy, no są, jest ich trochę, ale ja już na przykład wygrałem 4 achievementy i to jest większość achievementów, których mogę się spodziewać, że dostałem najwięcej pieniędzy, tak? To jest katorga w czekaniu. Można niby się bronić, że jest przecież ta darmowa rotacja, jak w każdej mobie. Oprócz Dota 2, prawda? Bo w Dota 2 są wszyscy bohaterowie od razu dostępni. Ale co z tego, że jest rotacja, jeżeli na przykład będzie zawsze zablokowana przez 3 tygodnie będzie zablokowana postać, którą ja chciałbym sobie na przykład teraz pograć, rozumiecie? Nie będę siedzieć przecież i czekać przez jakiś czas i patrzeć, kiedy ta postać będzie udostępniona, prawda? O to chodzi, dlatego Infinite Crisis jest dla mnie nieatrakcyjne. To nie jest zła gra, to jest udana moba. I bardzo fajna właśnie, jak już mówiłem, inicjatywa z tym, żeby wprowadzić bohaterów i super złoczyńców i w ogóle złoczyńców po prostu. Nie, no raczej super złoczyńców, tak można to nazywać, ze świata DC Universe. Ale dla mnie, ja wciąż czuję się, jakby to była beta, naprawdę. Chciałem od razu przejść tak z Infinite Crisis do Smite, ponieważ kiedyś mówiłem, że nawet tutaj na YouTubie wysłałem, gdy grałem ze Skyscraperem, grałem z Hatekame właśnie w Infinite Crisis na przykład, a Skyscraperem grałem akurat w Smite'a. Mówiłem, że Smite jest moją ulubioną grą MOBA, bo był. Smite był taką grą, którą mi się chętnie grało, gdyby on kosztował na przykład, znaczy na pewno nie kupił go, gdyby kosztował 100 zł na przykład, ale Smite jest... Był taką grą, którą bardzo chętnie, codziennie sobie zaliczałem meczyka na przykład na trójlinii, tak klasyczny tryb MOBA, trzy linie, jak tutaj właśnie widać w Docie, jest tylko ten, to jest minus MOBY, że jest tylko, i to jest minus Doty, że ma tylko ten klasyczny tryb, jedynie tych trzech linii. Na przykład LOL ma ogromnie dużą ilość trybów gry, tak samo Smite ma ogromną ilość. Jak na mobę, jak na grę typu MOBA, szczególnie w porównaniu do Doty 2. Ale Smite'a zmienili z czasem w coś, co jakoś tak, powiem wam, że nie gra mi się dość przyjemnie. Zmienili postacie, interfejs jest w ogóle... Teraz dla mnie interfejs jest tak ohydny i tak nieładny, nie wiem, po prostu coś się stało z tą grą, że... Po prostu przestałem w nią grać i jakoś nie mam ochoty do niej wracać. To jest po prostu potworne moim zdaniem. Ta gra była dla mnie była idealna, taka jaka była parę miesięcy temu. I było, znaczy ja rozumiem, że gusta i guściki, ale tak, mam swoje zdanie i mam prawo je wypowiedzieć, tak, jestem konsumentem, tak naprawdę, tak. I nie wiem, po prostu, no również system nagradzania tam jest dość mierny. Jest o tyle fajny na samym początku, jak się zaczyna grać, że jak się dostaje poziom tego, prawda, profilu, to wtedy, gdy dostajesz dużo waluty, właśnie tej niepłatnej, za którą można kupować postacie. Jednak postacie są strasznie drogie, wygrywanie daje... Jest takie, na każdy tryb, jeżeli codziennie wygrasz mecz z każdego trybu, to dostaniesz 100 punktów za zwycięstwo w jednym trybie gry. To też jest spoko, jest na pewno lepiej niż w Infinite Crisis,
Ale znaczy Smite w ogóle, jeżeli ci co nie wiedzą, to jest gra typu MOBA, w której gra się postaciami typu Zeus, typu Sobek, Sobek to egipski, Błażek. W ogóle bogami z mitologii gra się, chciałem powiedzieć mitologii greckiej, ale to nieprawda, przecież mitologii greckiej, egipskiej, przed chwilą sam powiedziałem, że Sobek. Jest to też super ekstra inicjatywa, żeby zrobić taką grę i naprawdę na samym początku, kiedy ja zobaczyłem tę grę, jej ona ma taką piękną grafikę i gra się nie z właśnie taki rzut z góry ekranu, tak jak tutaj właśnie typu strategicznego, typu gier strategicznych, tylko jest typu gier TPP właśnie, jak nie wiem, na przykład Dragon Age 2, jedynka też w sumie, przecież Boże, te TPP jest gra. O to chodzi, taki klasyk i lewym przyciskiem myszy się uderza normalnie, jest ten auto atak tak zwany, to jest lewy przycisk myszy. Naprawdę bardzo, bardzo fajna gra. Polecam ją zajrzeć samemu sobie, naprawdę jest to świetna darmowa gra, jednak z upływem czasu i zmianami jakoś tak powiem wam, że dla mnie coś ubyło w niej, coś trudno mi to wyjaśnić, szczerze mówiąc, ale ostatni raz grałem, kiedy właśnie też nagrywałem materiał grając. Najlepszym trybem w Smite jest tryb areny, właśnie o to mi chodzi, że nagrałem jeden mecz trybu areny. I to jest moim zdaniem najfajniejszy tryb, jest tak, że creepy się zabija, mają przejść do portalu przeciwnika i oni tracą, jest bazowa ilość punktów każdej strony 500 za zabicie bohatera, kiedyś było 10, teraz 5 zdaje się punktów jest za zabicie bohatera i ten, kto prędzej uzyska 0 punktów tych, których miał na samym początku, przegrywa. Jest to bardzo fajny tryb. Naprawdę, Smite nie jest złą grą, tylko dla mnie stracił, po prostu stracił to coś. Nie mam ochoty do niego wracać, szczerze mówiąc, przynajmniej na razie. Dobra, ze Smite'a chciałbym przejść do, zanim przejdę do wielkiej gry MOBA League of Legends, to chciałbym jeszcze o Docie porozmawiać. Dota 2 jest moją ulubioną grą typu MOBA, jest naprawdę super. Po pierwsze, wszyscy bohaterowie są od początku dostępni. Po drugie, w Docie 2 wciąż są zmiany i jak na razie można by dyskutować, czy na lepsze. Ostatnio Rikiego trochę zmienili i ja twierdzę, że go osłabili. Moi znajomi niektórzy twierdzą, że go zrobili właśnie silniejszym. Ale to też mówię na dyskusję. Jednak bardzo fajne jest, że zawsze kiedy włączam Steam, widzę, że w Docie 2 są jakieś, codziennie mam jakieś update'y. Czy to 15 mega, czy to 100 mega. Naprawdę fajnie widzieć coś takiego, że ciągle deweloperzy naprawiają tę grę. Jednak minusem tej gry jest fakt, że jest tylko jeden tryb. To jest trochę, chociaż może to też być jej urokiem, prawda? Że jest jeden tryb, człowiek się robi mocniejszy w tym trybie. Ja już znam tę mapę na przykład na pamięć, lepiej niż własną kieszeń znam tę mapę w Docie 2. Naprawdę, postacie też, chociaż jest ich ponad 100, można zapamiętać ładnie. Naprawdę, uwielbiam tę grę, bo ona daje nie tylko satysfakcję z wygranych. No bo jeżeli to wszystko jest darmowe, to co można kupować? Jeżeli wszyscy bohaterowie są darmowi, to co to można kupować? Można kupować to kostiumy dla postaci, można kupować, bo są tu kurierzy, to jest chyba jedyna gra, która posiada... Tak, to jest jedyna gra, która posiada kuriera, czyli małego NPC, non-player charakter, tak? Który może przynieść ze sklepu przedmioty automatycznie. Bardzo fajny pomysł. Można kupić i nowe skiny, właśnie nie tylko dla... O, przepraszam, coś mi tutaj... Można kupić nowe skiny, czyli kostiumy, tak, wygląd. Jak widzicie, duma, jak zakupiłem, bo... można kupić na rynku społecznościowym naprawdę za tanie pieniądze, okropnie tanie pieniądze. Niektóre elementy chodzą po 1 eurocent. Eurocent, jakoś źle to zaakcentowałem. 1 eurocent. I trzeba zapłacić też opłatę, co jest w wysokości zależnej od tego, ile kosztuje
ile kosztuje dany przedmiot, czyli jeżeli kosztuje 1 eurocent przedmiot, to zapłacimy 3 eurocenty, co wychodzi na niecałe 20 groszy. No naprawdę, jeżeli kupicie parę elementów, to będzie was to kosztować kilka złotych. Ale niekoniecznie musicie ich kupować, tak? To jest tylko dla zabawy. Zmiana kostiumu nie zmienia nic poza tym, jak wyglądacie. A niektóre kostiumy zmieniają również to, jak wygląda używanie przez was umiejętności. To też jest bardzo fajne. Ale to nie jest pay to win, tak? To nie jest coś w stylu... To nie jest gra w stylu, że zapłacisz za pewien przedmiot i masz z górki i na pewno załatwisz wszystkich tych przeciwników dzięki temu. Nie, to nie tak, to nie na tym polega. I właśnie dlatego wybieram gry właśnie typu Smite, Infinite Crisis. Znaczy, Infinite Crisis jest trochę grą typu zapłać i wygraj, naprawdę. Trudno, naprawdę dla mnie Dota 2 jest czymś naprawdę... Znaczy, zaraz właśnie zauważyłem komentarz naszego przeciwnika i zaraz chciałbym przejść właśnie do community, czyli do społeczności graczy, którzy uczestniczą oczywiście w grach, bo to są gry online, prawda, multiplayer, bez graczy, znaczy można grać z botami, prawda, żeby na przykład wypróbować sobie jakąś postać, to jest też fajne. No ale najważniejsza jest gra z graczami, prawda, żywymi, to jest najfajniejsze. I... dobra, od razu przejdę do community. Chociaż nie, jeszcze nie powiedziałem o League of Legends. Dobra, to od razu uściśle, porównując może te cztery gry... przepraszam, chrypa mnie łapie. Najważniejsze jest to, żeby czuć się... Moim zdaniem w grze, żeby czuć się, że jak zabijasz, że jak... tłuczesz przeciwnika, to żeby była satysfakcja. Żeby było coś w stylu, jak to powiedzieć, satysfakcji z mordu. Coś takiego chciałbym ująć. I Dota jak najbardziej daje, przynajmniej mi, takie wrażenie, że jak kogoś bije, to go to boli. To jest dla mnie najważniejsze właśnie w grze, grach typu MOBA, że jak właśnie teraz na przykład gonię tego Pewdiepie i go zabiłem, to jest takie łup! Poczułem się, że go zabiłem, że dostałem kasę, dostałem doświadczenie, zginąłeś z mojej ręki i jest zajebiście. Grając w tego, jak to powiedzieć, w Infinite Crisis czuję się, jakbym uderzał w papierowy karton. Walcząc z tym... Co ja tu zrobiłem w ogóle, tak patrzę? Rzuciłem się sam na przeciwnika? Na pewno zginę. Ale wracając do tematu, w Infinite Crisis czuję się, że mimo że zadaję obrażenia, czuję się, jakbym nie robił krzywdy w ogóle przeciwnikowi. Coś tak się czuję, naprawdę. Używanie umiejętności również jest... najlepiej mi się grało postacią Doomsdaya, który jest takim tankiem damagerem. I nawet nim mi się najlepiej grało, myślałem, że właśnie to będzie taka postać brutalnie stworzona, że no wiadomo, Doomsday to jest postać, która zabiła w sumie Supermana, czyli jest okropnie silna postać, tak? Z samej zasady, jaka to jest postać, powinno wychodzić to, że on zadaje gigantyczne obrażenia i jest odporny, tak? Rozumiem, że trudno jest to zrobić w mobie, żeby była to potwornie silna postać, ale żeby była też fair, prawda? Jednak nawet grając tą postacią czułem się, jakbym machając rękoma i uderzając przeciwnika, nie robił różnicy tym, czy byłbym tam, czy brałbym udział w walce, czy nie brałbym udziału w walce tak naprawdę. W Smite najważniejsze jest tak naprawdę używanie umiejętności, a używanie autoataku no też jest ważne, ale umiejętności są najważniejsze. I jest w Smite trochę mały balans tego, co się, jak to powiedzieć, zadawania obrażeń i posiadania odporności życia i tak dalej. W ogóle jest coś takiego, że kupowanie znaczy w Smite jest najważniejsze, jest kupowanie przedmiotów. Umiejętności też są ważne, ale najważniejsze jest kupowanie przedmiotów. W League of Legends powiedziałbym, że jest tu tak wyrównane. Umiejętności i przedmioty są właśnie wybór umiejętności i wybór przedmiotów. League of Legends jest bardzo taktyczny, jeżeli chodzi o rozwój rozgrywki.
im dalej w las, tym musisz się bardziej skupić na tym, dobra, i tego nie kupię, skoro tak się dzieje, mam mniej odporności, bla bla bla, coś takiego. W Infinite Crisis jest tak, że najczęściej wybiera się rekomendowane rzeczy. Przełożyłem się na automatyczne, znaczy nie automatyczne, tylko na własne kupowanie przedmiotów, że wchodzę w sklep, patrzę, dobra, to mi dodaje to, to mi dodaje to, dobra, kupię sobie to. Jednak rozgrywka jest tak szybka najczęściej w Infinite Crisis, że nie masz czasu tego robić, nie masz czasu kupować. I jest na tyle mało przedmiotów, jest naprawdę mało przedmiotów w tym... w Infinite Crisis i nie ma czegoś takiego jak montowanie z paru przedmiotów jednego. Nie ma czegoś takiego. W League of Legends jest... jak już mówiłem, to jest chyba najbardziej taktyczne w League of Legends korzystanie z tego. Korzystanie z przedmiotów i kupowanie przedmiotów danych. To jest, tak mi się wydaje. W Dota również jest to bardzo ważne i to też jest takie zrównoważenie. Wybrałeś tą umiejętność z jakiegoś powodu w tym momencie, zmaksowałeś ją teraz zamiast tamtej, kupiłeś ten przedmiot zamiast tamtego i tak dalej. To też jest bardzo ważne tutaj. W Infinite Crisis, jak już mówiłem, ważniejsze są w sumie umiejętności, a w Smite ważniejsze są przedmioty moim zdaniem, bo naprawdę w Smite te przedmioty są zbyt łatwo dostępne niektóre, bo bardzo łatwo się kasę zdobywa, bo nie ma czegoś takiego w Smite jak last hit. Jeżeli, jak widzicie, w mobach typu właśnie Infinite Crisis i w Smite nie ma tak. W Infinite Crisis również tak nie ma. Wystarczy zranić tego. Znaczy, jeżeli zginie... A, dobra, może wyjaśnię, o co chodzi z tym last hitem. Na pewno wiecie, w Dota 2 i w League of Legends jest tak, że jeżeli ostatnim uderzeniem ty zabijesz neutralnego creepa, to dostaniesz za niego pieniądze. Dostaniesz za niego właśnie tę walutę, którą widzicie na dole po prawej, za którą się... O Jezu! Wybaczcie. Agresywny się zrobiłem. Za którą się kupuje przedmioty. W Smite jest zupełnie inaczej, jak ginie obok ciebie creep neutralny, to i tak dostajesz te pieniądze. Wystarczy, że bierzesz udział w walce, nie musisz go konkretnie zabić, wystarczy, że go chociaż raz pacniesz, on zginie i dostajesz pieniądze. A w Infinite Crisis jest tak, że jeżeli zginie creep neutralny, to pojawi się taki pieniążek na ziemi, wystarczy, że na niego wejdziesz i dostaniesz pieniądze. W LoLu, League of Legends i w Dota 2 jest to utrudnione, ponieważ musisz wymierzyć ostatni cios. Ostatni cios sprawi, że dostaniesz pieniądze za zabicie tego creepa, co daje ci przewagę nad twoim przeciwnikiem. Możesz również zabijać własny creep, kończąc ich żywot ostatnim właśnie strzałem. I właśnie sprawiając, że dostanie nie dość, że połowę doświadczenia, będąc niedaleko tego creepa, ten twój przeciwnik, to jeszcze nie będzie miał szans oczywiście zabrania pieniędzy za last hit tego creepa. No dobrze, chciałbym teraz poruszyć ważny temat, który jest w sumie najważniejszym aspektem gier typu nie tylko MOBA, ale w ogóle wszystkich online. Chodzi o ludzi, chodzi o community. Z najmniejszym community spotkałem się w Smite. W Smite jest tak wspaniałe community, że naprawdę rzadko... Ludzie są serdeczni tam po prostu, to jest coś dziwnego, naprawdę. To głupio brzmi, tak? Ludzie są serdeczni, to jest porąbane jakieś. Ale nie, naprawdę, niestety w Dota 2 to jest duży minus. Community jest... społeczność jest tak wredna, ale nic nie przebije League of Legends. League of Legends ma tak zepsutą społeczność, takie community, że czasami naprawdę człowiek ma ochotę skasować grę i zapomnieć, że w ogóle ją kiedykolwiek ściągnął. Naprawdę. Wiem, że to zależy od człowieka, to nie zależy od gry. Znaczy, tak by się mogło wydawać, bo naprawdę nigdzie się nie spotkałem z tak wrogimi ludźmi, jak w League of Legends. Nigdzie indziej. W Dota 2 również mi się zdarzało widzieć takich osobników, ale rzadziej. Nie zdarza mi się, żeby ten... Zdarza mi się, żeby spotkać takie osoby, które są niemiłe, ale o wiele rzadziej niż na przykład w League of Legends. W Smite prawie w ogóle, a w Infinite Crisis dość często. To jest moim zdaniem straszna rzecz, żeby przejmować się czymś takim.
I największy właśnie tak zwany rage, tak? Flaming to się nazywa, tak? Największe kłótnie właśnie graczy są w grach typu MOBA. To jest okropne moim zdaniem, to jest straszna rzecz. Ludzie, to jest tylko gra i to nie wystarczy wyjaśnić, że to jest tylko gra. To jest coś potwornego. Naprawdę trudno mi o tym rozmawiać, bo nie lubię rozmawiać o tym, jak no, o chamstwie i tak dalej, nie lubię o czymś takim gadać, ale to jest okropnie psujące grę, bo ja miałem właśnie, jak to powiedzieć, z tą Dotą taki, jak to powiedzieć, taki szkopuł, nie wiem, takie przeżycie, nie chcę mówić przeżycie, bo nie było tak, że płakałem po tym wydarzeniu. Ale właśnie grając w Dotę kiedyś, naprawdę, jak odkryłem tę grę, to zobaczyłem, że wow, to jest po prostu Warcraft, super, nie? I po prostu się cieszyłem i grałem. Ale miałem akurat drużynę czterech klanowców, kolesi, którzy się znali. I to było potworne, ponieważ wszyscy czterej, nie jestem jakimś ksenofobem czy coś, ale to byli wszyscy Rosjanie i zwyczajnie myśleli, że nie rozumiem, co mówią, a ja rozumiałem, co oni mówią, kleli na mnie okropnie, mimo że mi dobrze szło. Wygraliśmy ten mecz, a wszyscy mnie zgłosili, bo sami powiedzieli, że zgłaszają mnie, więc tego, że już sobie nie pogram. Po prostu być chujem z kurwy synem. Z samej zasady, żeby być chujem skurwysynem, to jest, przepraszam za przeklinanie, to jest największe skurwysyństwo na świecie. Tak robić, bo tak. To jest po prostu ohydne. Po tym, jak z nimi grałem, wykasowałem Dotę, zakląłem całe... Nigdy tak się nie wkurzyłem, naprawdę, w całym swoim życiu się tak nie wkurzyłem w grze komputerowej. Nie dość, że skasowałem grę już na długi czas, ją po prostu w odstawkę rzuciłem, to miałem po prostu zepsuty dzień, tak? No bo wiadomo, no, po prostu psują ludzie takim zachowaniem człowiekowi humor, po prostu. Ale to był jedyny przypadek, kiedy spotkałem się z czymś takim okropnym. W League of Legends nie ma mecza? Nie ma rozgrywki. Żebym zwyczajnie nie był świadkiem, jak jeden człowiek drugiemu życzy raka, albo AIDS, albo HIV. No, powiem wam, że to jest po prostu demoralizujące, naprawdę, widząc coś takiego, to człowiek ma ochotę po prostu całą ludzkość zanihilować, naprawdę. Wiem, że niby rozgaduję się na taki ogólny temat, bo można strasznie długo o tym rozmawiać, bo niby zależy to od ludzi, tak? Ale naprawdę zaobserwowałem, jako profesor, prawda, mobologii, naprawdę zaobserwowałem, że w League of Legends coś takiego to jest na porządku, chciałem powiedzieć dziennym, ale to jest 10-minutowym. Każdy mecz, jakikolwiek zagrałem, ktoś był dla kogoś niemiły i to nie jest przesada. Naprawdę to nie jest przesada. Przepraszam, ale się zaziajałem. Naprawdę. Nie wiem, czy wszystko omówiłem. Znaczy, wiem. Każdy problem, ale większość problemów, które wymieniłem, można naprawić łatwym sposobem, tak? Możecie mi powiedzieć, Jazgot, załatw sobie grupę czterech ludzi i zagraj sobie z tą czwórką. Wtedy nie będzie żadnego przeklinania, będzie wszystko fajnie, będzie komunikacja werbalna, tak? Wszystko będzie fajnie. Dobrze. Ja wszystko rozumiem, ale czasami nie mam... Po pierwsze, niektórzy moi znajomi, którzy grają w Dotę, których też nie jest za wiele, nie mogą zagrać ze mną w Dotę, tak? Ponieważ po prostu z jakichś powodów nie mogą, prawda? Istnieje taka sytuacja. A poza tym czasem po prostu mam ochotę sobie wejść w grę i po prostu sobie zagrać, tak? Niekoniecznie muszę chcieć z kimś grać konkretnym. Oczywiście gram sobie teraz częściej z Mr. Majsem niż z HTK-em. Dawno z HTK-em nie grałem. Muszę do niego zagadać, może jakieś pikniemy. Również was właśnie, tak teraz powiem skrzętnie, namawiam do tego, żebyście do mnie pisali, jeżeli chcielibyście zagrać sobie.
oczywiście. Od razu mówię, że League of Legends nie wchodzi w grę, nie zagram w tę grę już ponownie, już ją skasowałem i naprawdę nie mam ochoty w nią grać w ogóle. Kiedy zacząłem grać z Hatekame, ta gra, bo byłem strasznie nastawiony negatywnie do tej gry właśnie poprzez całą tą legendę o League of Legends, całą właśnie, że to jest gra profesjonalna, że ludzie tam są naprawdę tacy, łatwo ich zdenerwować, że wiecie o co chodzi, to co przed chwilą powiedziałem, że tam na każdym meczu, jeżeli ktoś coś źle zrobi, to jeden drugiemu życzy śmierci jego rodziców, coś takiego, tak? Ja rozumiem, nie należy się tym przejmować, jestem właśnie, ja się tym nie przejmuję, ale łatwo to powiedzieć, tak? Nie przejmuję się tym, tak dalej, tak? Ale jeżeli grasz z kimś, kto się przezywa, albo ciebie na przykład, jeżeli ja gram i ktoś mnie przezywa bla 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 bla, to ja to olewam po prostu, miutuję kolesia, tak, uciszam go i tyle, łup. Jednak, jeżeli twój towarzysz broni, że tak się wyrażę, wejdzie w ten konflikt, jeżeli on po prostu się przejmie nim właśnie i zacznie dyskutować z tym kolesiem, z tym po prostu idiotą, po prostu są kretyni, idioci, którzy się przejmują bardziej niż maturą, jednym meczem właśnie z gry, w gry Dota, Infinite Crisis, czy w Smite, czy League of Legends. Jeżeli oni będą się denerwować przez to, to ty na pewno przegrasz. Jeżeli oni będą kiepsko grać, to ty będziesz też na straconej pozycji. Będzie tobie nieprzyjemnie to oglądać. Będzie tobie nieprzyjemnie grać po prostu. I taki mecz, jak tutaj widzicie, trwa już pół godziny. Ten mecz już trwa pół godziny. I to jest normalnie szybki mecz tak naprawdę. Bo potrafią po godzinę trwać. Niedawno grałem mecz właśnie z Majsem, który trwał około godziny i był strasznie męczący. Chyba go przegraliśmy, ale był przyjemny, bo moim zdaniem w grach nie chodzi o to, żeby wygrać, ale o to, żeby sobie pograć, żeby była przyjemność gry. Bo oczywiście fajnie jest wygrać, tak? Ale jeżeli jest dobry przeciwnik i przegrasz, no to mówisz good game, well played i po prostu i idziesz z tym. Zeszedł tak temat z moby na po prostu graczy i właśnie nie wiem o czym jeszcze mogę poruszyć temat tutaj. A właśnie, parę osób z was dodało mnie, znaczy być może tak mi się wydaje, że to z was z YouTube'a, bo to się pojawiło po tym filmiku moim vlogu ostatnim, tym najnowszym, dodało mnie na Steamie do znajomych. I muszę wam powiedzieć, że nie dodaję nie znając osób na Steamie. Piszcie do mnie prywatne wiadomości na YouTubie, jeżeli chcecie ze mną zagrać. Nie dodajcie mnie bezpośrednio zgadując mój nick na Steamie, czy na Skype'ie, czy na, nie wiem, czymś tam innym. Nie dodawajcie mnie po prostu na ślepo, bo was nie dodam. Bo was nie znam, tak? Jeżeli przyjdzie do mnie na YouTubie, hej, nazywam się bla 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 bla, chciałbym po prostu pograć, łup łup łup, tak? No to możemy, to wtedy piszę do tej osoby, gadamy trochę, mówię okej, dobra, możemy sobie pograć, czy ten termin ci pasuje i tym podobne. O to chodzi. Kochani, nie będę dodawać was na ślepo po prostu do tego, do znajomych, jeżeli was nie znam, prawda? Bo na tym to polega, dodanie do znajomych, jeżeli będę trzymać z wami kontakt lub was znam wcześniej. Dodanie do znajomych, prawda? W końcu samo wynika z nazwy. O czym jeszcze mógłbym z wami pogadać? To jest problem, że nie wziąłem, nie napisałem nic sobie tematów, karteczki, po prostu gadam z wami. Na tym polega, to pogadajmy o tym, żebym właśnie sobie usiadł i porozmawiał, żebym wylał swoje żale tutaj na YouTube'a. Ale muszę wam powiedzieć, że kiedyś byłem negatywnie do gier typu MOBA nastawiony. Jednak z czasem, im więcej grałem, im więcej ludzi, których znam, zaczęło grać w te gry. I po prostu zacząłem grać tak dla właśnie pogrania, a nie dla wygrania. To powiem wam, że naprawdę jest to bardzo fajne, że ludzie tworzą gry darmowe, żeby inni mogli ze sobą razem pograć, właśnie multiplayer. Nie chodzi mi o typu gry RPG Maker, to nie są złe gry też oczywiście, tak? Ale właśnie chodzi o typu online, właśnie takie mecze, właśnie 5-5, bardzo fajne. To jest naprawdę fajna rzecz. Jak właśnie mówię, tak jakoś byłem negatywnie strasznie nastawiony do tego kiedyś, ale jak teraz właśnie gram sobie, teraz najczęściej gram właśnie w Dotę.
to tę dwójkę i najczęściej gram ją w nią, właśnie w Dotę gram najczęściej, Halawandera na przykład strasznie przekonałem do Doty, on strasznie lubi tę grę, on jest strasznie staroświeckim graczem, on nie lubi nowości, on nie lubi zawierzyć czemuś, co jest nowe, tak po prostu, żeby zawierzyć, tak samo go w Smite'a namówiłem, w LoL'a go nigdy nie namówiłem, nigdy, próbowałem go namówić, ale nigdy mi się nie udało i może nawet dobrze, szczerze mówiąc. W Smite'a go namówiłem, w Infinite Crisis go też namówiłem. Naprawdę fajnie nam się gra. Na przykład widzicie teraz, koleś na mnie ten psioczy, że go zabiłem, a ja po prostu wysłałem uśmieszek. Pamiętajcie, swoich wrogów pokonujcie miłością i życzliwością. Oni tego nienawidzą. Poza tym będziecie fair w stosunku do siebie, że się zachowujecie jak normalny człowiek. Ale wracając, właśnie to najważniejsze jest, żeby czerpać przyjemność z gry. Jak już właśnie teraz przed chwilą powiedziałem, to byłem nieufny w grach typu MOBA właśnie z powodu... Najbardziej community mnie nie denerwowało, tylko przerażało, bo nie lubię, gdy ktoś jest... No każdy z nas nie lubi, gdy ktoś jest kutasem. No spójrzmy prawdzie w oczy. Taka jest prawda. No właśnie, ale jak zacząłem jeszcze właśnie grać z widzami, bo tego właśnie Skyscraper i Hatekame są nie tylko widzami, ale również youtuberami, tak? Więc trudno mnie tak po prostu zwyczajnie nazywać po prostu widzami moimi, tak? Bo nie tylko oglądają, ale i też tworzą własnoręcznie, więc tego... No, wy wiecie, o co mi chodzi. Jak zacząłem sobie grać właśnie z nimi, to tak po prostu usiąść, zagrać. To gry typu MOBA jak najbardziej, naprawdę. Takie dla... Właśnie to są gry, moim zdaniem, typu dla rozluźnienia. Ale... I znów wracam do tej community. Do tego community, tak? Do tej społeczności, tak? Że jeżeli ktoś będzie chciał na siłę zepsuć ci humor, to ci go zepsuje. Naprawdę. Nieważne, jak jesteś odporny na takie rzeczy, to i tak będziesz po prostu w pewnym momencie powiesz: ja pierdolę, stary, odpierdyl się. Naprawdę. Każdy z nas tak miał i każdy z nas tak będzie miał i niestety się to nie zmieni. Nie zmieni się to nigdy. W Docie jest beznadziejny system zgłaszania graczy, bo można tylko zgłosić za w trzech kategoriach. Za nadużywanie komunikatu dźwiękowego, czy też właśnie na czacie pisemnym. Za celowe samobójstwa. I za coś jeszcze, cholera. Nie wiem konkretnie, tym jest o wiele, jeżeli chodzi o zgłaszanie graczy, o dziwo najlepszy jest LOL, League of Legends jest najlepszy, jest najwięcej kategorii zgłaszania graczy. To jest bardzo fajne, chciałbym, żeby tak było, żebym nie musiał zgłaszać graczy, prawda? Ale niestety czasami się nie da i jeżeli chodzi o League of Legends, to jest bardzo fajny system zgłaszania graczy, jest bardzo dużo kategorii, jeżeli chodzi o na przykład o opuszczanie meczu, czy bycie po prostu właśnie away from keyboard, tak, AFK, z dala od klawiatury, że nie grasz przez jakiś czas i to sprawia, że przez to... napisałem nawet comment me please. O, nigdy tego nie robię. Dziwne, że to nawet zrobiłem. Ale byłem uśmieszek, więc jest w porządku. Może mnie ktoś zakomendował nawet. To był bardzo dobry mecz zresztą. Jeszcze chwilkę chciałbym sobie z wami pogadać, mimo że gadam już 35, ponad pół godziny. Właśnie chodzi o to, że system zgłaszania jest fajny w tym, w LoL-u, bo jest dużo kategorii, dużo fajnych rzeczy jest, takich jak na przykład, że verbal abuse, czyli nadużycie właśnie słowne, czy jeżeli chodzi o... Harassment to molestowanie mogę nazwać? Molestowanie słowne, że language harassment, że chodzi o, że ktoś jest wulgarny, niemiły i tym podobne. A na przykład jest negative attitude, czyli negatywne nastawienie. Nawet coś takiego to można zgłosić. I w League of Legends oni to obserwują, znaczy tak słyszałem, obserwują i jakieś robią te... robią konsekwencje w stosunku do tego. W Docie 2 również jest fajny, znaczy fajny system, że wiem, że oni sprawdzają, ponieważ wiele razy dostałem komunikat, że zgłoszony przeze mnie raport jest słuszny i że dostaję darmową możliwość zgłoszenia, ponieważ w Docie 2 jest limit tygodniowy zgłoszeń, co jest w sumie mądre, bo można by zgłaszać i zgłaszać postacie, jeżeli jesteś
kimś, kto zgłasza po prostu, bo zgłasza, nie dlatego, że ktoś się źle zachował czy coś i miałbyś nieograniczoną ilość zgłoszeń, to mógłbyś zgłaszać i tylko zawracać głowę deweloperom, ludziom, którzy sprawdzają, czy faktycznie raport został zgłoszony słusznie, tak? Jeżeli trzy razy zgłosiłeś niesłusznie, to przez cały tydzień już nie możesz wysłać, następnym tygodniu może zastanowisz się nad tym, kogo zgłaszasz. To jest też bardzo fajne. W Smite nie musiałem zgłaszać w sumie ani razu chyba, bo były czasem nieprzyjemne sytuacje, ale nie aż tak, żebym musiał kogoś zgłaszać tak naprawdę. W Infinite Crisis parę razy musiałem, bo tego... To zależy od ludzi, ale jak już po raz kolejny powtórzę, że najwięcej negatywnych emocji dostarczył mi League of Legends, a najwięcej pozytywnych Dota 2, naprawdę. Jeżeli chodzi o połączenie tego wszystkiego, że rozgrywka, że właśnie community, że społeczność, sposób nagradzania po zwycięstwach postaci, znaczy postaci po zwycięstwach gracza, tak. No właśnie, w Dota 2 jest system nagradzania, zaraz wam pokażę, że jest szansa zdobycia przedmiotów, po prostu dla losowo zdobytych przedmiotów dla jakiejś postaci i są również skrzynie, prezenty, tutaj widzicie prezent, jeżeli osiągnę poziom 15, będę mógł otworzyć i losowo dostanę mityczny prezent. Znaczy typu mitycznego, bo są różne przedmioty, niepospolity, właśnie tego rzadki, tak, jak już mówiłem, mityczny, jakiś tam arkana, coś takiego, są różne naprawdę. I to jest system nagradzania, coś co możesz kupić za realne pieniądze, dostajesz za darmo, masz szansę dostać za darmo po każdym meczu, bo nie zawsze musisz też dostać. Ja w sumie dość często dostaję, ale ja również wystawiam na przedmioty, których nie chcę używać, wystawiam na aukcje właśnie. Wystawiam na rynek społecznościowy w Steamie i ludzie to kupują po prostu, bo na przykład brakuje komuś jednego elementu ubioru, to patrzą sobie, o 3 eurocenty, pum, kupię sobie ten przedmiot, tak, no stać mnie, no, kosztuje to około właśnie niecałe 20 groszy nasze, tak, nie wiem ile to będzie dolarów. Czy jeszcze o czymś chciałem, a właśnie, piszcie mi w komentarzach, jaka jest wasza ulubiona moba. Może nie wiem o jakiejś mobie i chcielibyście, żebym spróbował w nią zagrać. Wychodzi taka moba, chyba to jest Strife też. Muszę zajrzeć tego w internecie, zobaczyć to. Tę grę, bo słyszałem od kolegi, że może być bardzo ciekawa, ale nie widziałem jej nigdy, nie wiem, słyszałem tylko o niej. Piszcie mi w komentarzach, jaka waszym zdaniem moba jest najfajniejsza i dlaczego, i czy właśnie, jeżeli jakieś nie wiem, to chciałbym się dowiedzieć chętnie, no i spróbować, zobaczyć, tak? Najważniejsze, żeby była darmowa, bo na pewno nie będę płacić za grę typu MOBA, szczerze mówiąc, skoro jest tyle darmowych, fajnych gier typu MOBA. Polecam wam zagrać w każdą z których wymieniłem: Infinite Crisis, Smite, Dota 2 i League of Legends. Sami sprawdźcie, sami spróbujcie, jeżeli jeszcze nie spróbowaliście, a jeżeli spróbowaliście, to sami się wypowiedzcie. Ja się chyba z wami żegnam, już więcej nie mam pomysłów, o czym mógłbym z wami rozmawiać na temat MOBA. Po prostu tak mnie wzięło, żeby wejść i nagrać wam ten filmik. To było Pogadajmy o grach typu MOBA. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, do zobaczenia następnym razem. Siemanko.